jesień 80 roku i w zasadzie zostałem księgarzem. I do dziś dnia najbardziej mnie w NZS-ie, w opozycyjnej działalności, patrzą za działalność wydawniczą, kolporterską, materiałową, bo też się tym zajmowałem, dostarczanie materiałów. To jest to. I czy bym to bardziej rozwinął, czy nie przerwał jakiejś działalności, to w zasadzie bez MKZ-u Katowice, bez Andrzeja Rozpochowskiego, Janka Górnego, no muszę go w tym momencie wspomnieć, Jacka Jagiełki i Kazimierza Świtonia, wbrew pozorom. Ponieważ pojawiłem się, byłem w MKZ-cie Katowice na Stalmacha, ja nie wiem, czy w pierwszy, czy drugi dzień, jak oni tam przyszli z Katowic, znaczy z Dąbrowy. Ale tu na pewno był udział miał Maciek Lis, ponieważ on gdzieś tam niedaleko mieszkał, czy jego kolega tam gdzieś mieszkał, a Maciek coś z tym Świtoniem miał do czynienia wcześniej. Znaczy gdzieś tam się z nim kontakt, coś tam było takiego w każdym bądź razie. I tu jest właśnie, jakby to powiedzieć poprawnie, o ile dobrze pamiętam, to był tak, był problem z rejestracją Solidarności ogólnopolskiej. To było w granicach 15-20 października, jakoś tak, tam po tym pierwszym orzeczeniu sądu, że coś tam, jakieś poprawki. Każdy trwały przygotowania do bodajże 4-godzinnego strajku generalnego w sprawie rejestracji. I wchodząc tam na tego Stalmacha, byłem sam, to jest fakt. I chyba właśnie to był ten przypadek, że bodajże trafiłem tą trójkę, którą wymieniłem, przy schodach. A mieliśmy już te takie śmieszne znaczki NZS-u na takim czarnym, czarno-zielonym tle, takie te 3 literki. I pamiętam, to jest, nie wiem, który to był, chyba Janek to był, że on do nas nigdy nie mówił z NZS-u, tylko z NSZ-u, jakoś tak, że zresztą była taka śmieszna historia, że to... I co później, to jest charakterystyczne, że wielokrotnie później ci starsi ludzie, oni nas nie mówili z NZS-u, tylko z NSZ-u. To dla nas już no, troszeczkę, coś my tam wiedzieli czy słyszeli, to już było, no, było to takie cholernie sympatyczne, powiem delikatnie. No, to są współcześni żołnierze wyklęci, mówiąc po ludzku. Dla nas to było coś takiego niezwykłego. W każdym bądź razie mówię, że jestem tam z Wydziału Nauk Społecznych, coś tamtego, nie? I to była taka odzywa, coś tam. A was to chyba jeszcze nie było, czy coś takiego, nie? Ale z drugiej strony, a co wy chcecie? No, mówię, no chcemy pomóż tego zrobić, bo tam okazało się, że parę dni, znaczy nie wiem, czy parę godzin, czy ktoś tam był, ktoś tam już przyszedł z jakiejś uczelni. Nie jestem pewien, czy przypadkiem z Akademii Medycznej, bo oni mieli pierony blisko do nich. W każdym bądź razie wtedy chyba trafiłem na coś tam, że a co tam może jakieś, no mam tu jakieś książki, mam coś tam jeszcze, po jakieś gazetki przyszedłem, czy informacje. Dali mi wolnego związkowca i chyba mnie do Świtonia skierowali i wtedy trafiłem na Janka Świtonia. To jest młodszy syn, niech tam więcej co prawda miał, tylko i historia sprawiła to, że z Jankiem Świtoniem siedziałem potem w jednej celi w więzieniu. To jest, ten świat jest piernym mały, stąd się to wzięło, nie? I był tam też Rysiek. Rysiek to był starszy brat, taki kawał chopa potężny, ten Rysiek Świtoń. To taka śmieszna historia, ale on tak, studenty coś tak jakoś niechętnie, ale kurde, patrzę, jak on tam siedzi w tym pokoju, w tej piwnicy, nie? A tam takie niezwykłe ksero. Takie super nowoczesne, a ja widziałem te ksero wydziałowe, żeby było śmiesznie. Tamka i między innymi robił właśnie Krzysiek to była. Nie? Ja mówię, ale maszyny mają, nie? Takie pierwieństwo by się przydało, bo to idzie coś tam zrobić na tym, nie? Dlaczego? Bo z tym akurat ksero się wiąże właśnie moja pierwsza powielona publikacja, którą sam sobie zrobiłem. Znaczy, to była kopia, ale zrobiłem jej kilkadziesiąt egzemplarzy. Tylko w zasadzie dla kolegów z nauk politycznych. W każdym razie i to było to zdarzenie. I coś to było, to musiało być po południu w każdym razie. Ja, wiecie co, będę jechał do domu czy coś tam, nie? On mówi, wiesz co, ale jakbyś jutro przyszedł, już nie pamiętam, kto się tak odezwał, nie? I coś tam jeszcze porozmawiał, to tam będziemy, nie? Rano potem na uczelni tam właśnie z Brodą, znaczy Broda to jest Andrzej Łukaszewicz, taki kolega od Maćka Klicha. Mówię, wiecie co tam, no myśmy tam próbowali, po zakładach tego, nie? A wiesz co, zajmuj się tym. Coś w tym stylu było, nie?
No i tak zostało. I o co chodzi? Jak oni zobaczyli, że przynoszę jakąś dodatkową bibułę, już książki takie ładnie wydane, bo ten, na przykład pamiętam tego Miłosza, on był pięknie wydany przez bodajże oficynę literacką, tak, chyba tak się to nazywało, czy coś takiego, czy oficyna poetów, taka robocza nazwa. Oni ją zaczęli drukować wcześniej i tam jakoś to było, nie wiem dlaczego to było w każdym razie. I miał się zacząć strajk, ten czterogodzinny protestacyjny. Solidarność rejestrowali 10 czy 11 listopada. W każdym razie ten strajk był na pewno w październiku. A skądżeś ty jest? Coś tam takie hasło padło, nie? Tam się kręciło kupa tych ludzi, tam latało, tam był cyrk nieziemski w samym MKZ-cie, nie? Tam w zasadzie nikt nie chodził normalnie i nikt normalnie nie mówił. Młodych ludzi, wbrew pozorom, takich blank młodych jak ja, było niewielu w samym MKZ-cie, tak na miejscu. W każdym bądź razie... A skądżeś ty jest? Masz Stanowski Gór i... A ty byś przy strajku został, czy jakoś tak to było, coś tam takiego, nie? Ja mówię, no mogę, ale no, z drugiej strony, on był jakiś, o takiej zabójczej godziny się zaczynało, 7 czy 6 rano, jakieś takie, no, godzina dla studenta straszna w każdym bądź razie, no, to nieludzka pora. Ja mówię, wiecie co, ale to ja mogę pomóc, to ja będę w MKZ w Tarnowskich Górach. Dlaczego o tym mówię? Bo wtedy ten, właśnie przy tym strajku pomagałem coś tam na wielaczu białkowym robić już i wtedy z Jurkiem Ciepielą, bo oni wszyscy po zakładach, a Jurek siedział na miejscu, bo na hucie był Jasio Łużny. I tam było, żeby być na telefonie, na telefaksach, bo coś tam, bo w międzyczasie jakoś tak się też złożyło zabawnie, że nie wiem dlaczego, ale błyskawicznie przyuczyli mnie do obsługi telefaksu. Takie śmieszne urządzenie to było, z taką taśmą, to tam perforowane, to latało, tam się wszystko robiło. A te pierony z MKZ-u to miały, bo oni jakoś błyskawicznie na tą sieć kolejową weszli tych telefaksów. Coś tam było, jakoś tak się nazywało to w każdym razie, to ustrojstwo. I mnie tego nauczyli to pierwszeństwo obsługiwać, nie? Bo to była klawiatura, takie ciulstwa. W każdym bądź razie. I było nas takich kilku i mi się to bardzo spodobało w tym MKZ. Czy tym bardziej, no już Angelo Spochowski, o którym pisano w gazetach, tego, wszystko, kurde, no wiesz, wróg wszystkiego, nie? Wiesz, a tam było jakoś tak, wam powiem, że ja wiem, po tym strajku coś tam było. Po strajku finalnie wylądowałem pod sądem okręgowym w Warszawie na rejestracji Solidarności, bo pojechała delegacja z MKZ-u, która, ja z nimi pojechałem, także tam byliśmy pod tym sądem, to tam wszyscy te wszystkie takie śmieszne historie. No i tak nam zostało po prostu, nie? No, nagle zaczęli jacyś harcerze przychodzić, coś tam, no ale ja robił głównie w tych książkach, żeby było śmiesznie. Ale dosłownie co parę dni coś nowego przynosiłem i coraz więcej spływałem. I dlaczego to się tak też stało? W samym MKZ-cie, pomijając bibliotekę związkową, która już funkcjonowała, tam była taka starsza pani, Genia bodajże, że tam się pojawiło potem parę nowych osób, młodych, stosunkowo młodych, ale tam była taka starsza pani, poukładana do obłędu takiej jeszcze przedwojennej daty. Miałem ogromne szczęście jeszcze w całej opozycyjnej działalności do kobiet i do mężczyzn, głównie do kobiet wychowywanych jeszcze tak jak z taką przedwojenną kulturą. To w Krakowie potem się wyjątkowo przydawało. I robiłem w tych książkach, także nawet ja o uczelniach w gruncie rzeczy mogę dużo opowiadać, ponieważ w pracach przy tych, bo Maciek został sekretarzem tej komisji koordynacyjnej, tej takiej regionalnej, śląskiej dla uczelni naszych. Bo to stąd się bierze. I tak jakby ta siedziba robocza była u nas i na Ślamie. No i właśnie na Politechnice, ale to głównie chodziło w kontakt przez Kozę, Basię Kozłowską, nie? Tak to zostało. A właśnie na tym Wydziale Politechniki, co się zdarzyło? Tam był też kolega z Radziunkowa, czyli Stanowski Gór praktycznie, rzecz biorąc. W każdym bądź razie poszło o to, że... Tu to było tak, zamknęli tych KPN-owców, tam jeszcze jakichś dwóch studentów też, tam Szczudłowski bodajże to był. W każdym razie szło o to, że był taki krótki okres, że Szeremietiew jeszcze był na wolności, Romuald Szeremietiew, i przyjechał do Tarnowskich Gór. Odbyło się takie dosyć zamknięte spotkanie w małej grupie i Szeremietiew zostawił jakby formę upoważnienia dla Janka Łużnego na prowadzenie działalności KPN-u. W tym zostawił mu legitymację, te pierwsze KPN-owskie, takie białe tak zwane. Później były takie beżowe. Notabene drukowane w Katowicach. To tak na marginesie. Brałem w tym udział, żeby nie było wątpliwości.
każdym bądź razie Janek mi tę legitymację włączył, przepraszam, dał mi tę legitymację pewnych ludzi. I co się okazało? W pierwszym rzędzie Maciek miał do czynienia z nimi. Jak się dowiedział, że myśmy ciągle o tej niepodległości mówili tak naprawdę, to w MKZ było to charakterystyczne, że jak na przykład tam gdzieś tam powiedzmy na Szafranka później tam się chodziło czy coś, miało się z nimi kontakt, to tam jakieś takie hasła niepodległości, jakieś takie rzeczy o wartościach wyższych, to było jakaś tam tak jakoś, to tam było schowane. Zostałem jakby nawet obwołany twórcą niezależnej sieci kolportażu wydawnictw różnego typu. I tu zawsze muszę nawiązać do Andrzeja Rospochowskiego, który dla nas, dla studentów różnych uczelni, bo to jest bardzo ważne, on już wtedy chyba w listopadzie powiedział wprost, słuchajcie, cokolwiek zrobicie z głową, my jako MKZ, jako Solidarność będziemy was chronić i my wam pomożemy. Bo już po rejestracji oficjalnej Solidarności wszystko grało, a nas traktowali wszystkich jako pernoga, skopać, wyrzucić i w ogóle pominąć. Nie? I byliśmy niewątpliwie jako studenci też troszeczkę rozgrywani pomiędzy MKZ-em a MKR-em Jastrzębie. Tu była pewna różnica w stylu działania. Oni się bibuły tego bali, z wyjątkiem trzech ludzi, czyli Tadek Jedynak, świętej pamięci, Stefan Kuś, Grzesiek Stawski i jeszcze, o co poszło, ja ich poznałem jakoś ciut wcześniej. Oni też mieli dostęp do bibuły, to tak swoją drogą, ale oni w tym MKR-ze to było tak bardziej schowane, mówiąc delikatnie, ale stąd później, jak to zaczęło się, połączyło wielki region, miałem ogromne wsparcie w tym środowisku, dalej pracując w dziale kolportażu. I to sieć dystrybucji książek, bo głównie tym się zajmowałem, do Katowic, do MKZ-u dostarczano, różni ludzie przyjeżdżali, ponieważ ja miałem jeden, może byłem, nie zajmowałem się inną działalnością, poza już czysto niepodległościową w KPN-ie. Wydawnictwa KPN-u też rozprowadzałem, potem brałem udział w druku, notabene pewnych rzeczy, bezpośrednio w druku. No miałem dostęp nieograniczony, co się cholernie na WNS-ie przydawało, no bo jak chcieli książki, to wiedzieli zawsze kaj uderzyć. No. Jak załatwić, czy potem coś tam przewieźć, zrobić i tak dalej. Co do... I w MKZ-cie pomagałem przy bibliotece, w zaopatrzeniu biblioteki, w zaopatrzeniu w kiosku, tam gdzie sprzedawano znaczki, gazety, książki, różne rzeczy. Analogicznie było na uczelniach. To jeszcze doszły gazety, coraz więcej gazet związkowych różnego typu. Tam jest, Wolny Związkowiec to sam siebie, ale tam było idealnie, bo na przykład zawsze Andrzej od początku zarządził, że dla NZS-u, dla studentów zrobić tam kilkaset zawsze sztuk było odkładanych. One się tym odróżniały, że jeden z naszych kolegów zrobił taką śmieszną pieczątkę NZS i myśmy na numerach Wolnego Związkowca przybijali naszą pieczątkę, żeby odróżnić, że to są od nas. W każdym bądź razie zawsze wiedzieli, że oprócz, a myśmy takie chytrusy były, że ja brałem swoją partię, a tak jeszcze ktoś inny przychodził i też tam brał, no więc zawsze mieliśmy tego więcej. W każdym razie te powiązania informacyjne, dystrybucyjne się zawiązały w skali najpierw MKZ-u, potem tam te kolejne połączenia z Tychami, tam takie te cała historia. Zostało to mi aż do głównego zarządu regionu. Tutaj wsparcie już dzięki tym ludziom, o których wspomniałem, też tarnogórskich układów i KPN-owskich, bo to już jest bardzo ważne, bo bodajże jeszcze na początku grudnia poznałem Teresę Baranowską. Polubiliśmy się pieronem tak od początku, bo to też jest później jakby ważne, jak się kogoś polubi od początku, to jest łatwiej. W każdym bądź razie finalnie po roku w granicy, znaczy z dokumentów IPN-u to wiem, bo nie pamiętałem nigdy daty dziennej, 7 grudnia podpisano umowę pracy ze mną na stałe, żeby zostać stałym pracownikiem w zarządzie regionu w dziale kolportażu. I w tym dziale kolportażu informacji cały czas siedziałem. Jeździłem też po Polsce, bo to jest ważne, czy własnymi samochodami, czy nawet używałem tego RAF-a Solidarności, to piękne takie auto ozdobne, które było wyjątkowo użyteczne, przewiezieniu, bo to jest cholernie ważne, bo to warto zawsze o tym wspomnieć. Kilkuset egzemplarzy, już nie pamiętam, ale 500 czy 600,
dużo. Ciężkie jak pierun, wielkie. Akcja, cała akcja była. Głównych nurtów marksizmu Leszka Kołakowskiego. Czyli na tamte czasy książka legenda na uczelniach w całej Polsce, a już na takim czerwonawych jak nasz WNS, no to coś, co było koniecznością, żeby to znać, no bo przeczytając to, no to już człowiek wiedział, że do marksizmu się nie wróci w żaden sposób. Nie? A ponieważ to było trzytomowe wydawnictwo w oprawę, więc ciężkie i duże, cholera, to było ciężko przewieźć. Nie? Więc pomijając, że ja od wiosny, od kwietnia czy maja 81 to przywoziłem, bo tu poznałem Andrzeja Stefaniaka. Andrzej Stefaniak, jeden z legendarnych działaczy Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. A on był związany rodzinnie z Katowicami, żeby było śmieszniej. I jak ja go w Gdańsku spotkałem, już latem, to jakoś ten kontakt się nawija. Jego najczęściej potem kojarzą z Bratniakiem, może z tym środowiskiem. W każdym razie, a oni się zajmowali. On akurat poszedł w kierunku wydawnictw książkowym. To w jakiś sposób rzutowało na moją późniejszą działalność i on mi kiedyś powiedział, Radrogi, wiesz, ogranicz działalność do pewnych elementów. Nie? Stąd się to brało. Zresztą na przestrzeni akurat pracy w MKZ-cie też mówiono, że akurat w książkach się najlepiej czuję, że to mi pomagali. Poznałem mnóstwo ludzi i tych publikacji, a te główne nuty marksizmu, no to był hit niesamowity. To wam powiem, że na każdej uczelni śląskiej, to kupowano, to było drogie pierwieństwo, ale było pięknie wydane, starannie i tak dalej. Nie? I to było wydawnictwo Alternatywy, dokładnie rzecz biorąc. A to była następna pozycja, a wcześniej było Porcja Worności Marka Tarniewskiego. I to była książka dotycząca polskiego października 1956 roku. Co było niezwykłym wydarzeniem, o tyle wydawniczym, była bardzo rzetelnie napisana. A mnóstwo ludzi, które to dla nich to 56 to było ich życie, ich młodość, to było, właśnie chcieli o tym wiedzieć. I tego pierwieństwa, ile przywozłem z Gdańska? Dużo, bo mogę powiedzieć uczciwie, dużo. Tu miałem tą pomoc jakby materialną właśnie MKZ-u Andrzeja, a tutaj później jeszcze jak Andrzej Czuma się pojawił, to jest inna sprawa. Kolportaż to wiadomo, że na tym po prostu, tu były pieniądze, to wszystko, ale o co chodzi? Ilekolwiek bym zostawił 100-200 egzemplarzy, bywały większe ilości jednorazowo w MKZ-cie, to oni to sprzedawali, rozliczaliśmy się i tak dalej, to grało. No i mi ciągle kusiło własną działalność jeszcze jakąś wydawniczą. Stąd te Xerox, które pierwszy raz zobaczyłem, w krótki czas jak tam byłem w MKZ-cie, na Xerox odbiłem tajny referat Chruszczowa z wydawnictwa Konstytucja 3 Maja, czy jakoś w każdym razie z tych niepodległościowych wydawnictw przedsierpniowych, no co na WNS-ie było, pasowało jak najbardziej. No, żeby do tych ludzi dotrzeć, no to tym referatem Chruszczowa, ten tekst sam sobie jest szokujący, chociaż po latach można go inaczej oceniać, no, ale to było niezwykłe. Później było takie przez dziurkę od klucza, w świetle bezpieki, coś taka śmieszna, taka książeczka była. Ale temat wydawniczy, jak i moje właśnie działanie, to może późniejszy, ale tymi rękoma, jak to mówiąc po tamtym języku, tamtym się mówi tymi ręcami, właśnie z koleżanką z SKS-u Wrocławskiego, z Olą Nalewajko, w trakcie chyba lutowego strajku ostrzegawczego Solidarności w Tarnowskich Górach drukowaliśmy taką broszurę o Katyniu. To była jedyna notabene książka w Tarnowskich Górach wydrukowana za Solidarności tej pierwszej. Poszła błyskawicznie. Parę miesięcy, rok temu mniej więcej, dopiero pierwszy raz po ilu latach ją widziałem, ten egzemplarz, bo własnego nie miałem. W każdym bądź razie takie rzeczy myśmy tu i pewne rzeczy zacząłem drukować na bazie MKZ-u w Katowice, czyli ludzi, których poznałem. Ale to jest zupełnie inna historia. Tu tylko muszę wspomnieć, że brałem bezpośredni udział w przygotowaniu i wydrukowaniu nowych legitymacji KPN-u. Takich beżowych, takich ciemnożółtawych, mówiąc po ludzku. Bo do tego stopnia, że wiedziałem, gdzie były drukowane i kto i jak, a potem jeszcze też przewoziłem do Krakowa między innymi, tam do ówczesnego kierownictwa akcji bieżącej. No ale to już jest inny temat zupełnie. Bo to były kowzapy, to jest temat jeszcze inny. W każdym bądź razie dział kolportażu to było i poznawałem tam ludzi. Tu muszę zaszczyt, że na przykład poznałem Mirka Chojeckiego, on zaczął działać w CRZZ-cie oficjalnie i tam wydano stenogram rozmów w Gdańsku.
I Mirek to przyjechał i jakoś tak się złożyło, że umowę na dystrybucję, wszystko z nim, w imieniu MKZ-u to ja zawiązywałem. Żeby było tak, jakoś przedziwnie to wyszło. No nie mówię, to rób to, jak robisz to, to równie. No, więc to było potwierdzenie, że no, chyba miałem jakąś pozycję wypracowaną i wiarygodną. Że skoro nawet z nim się zajmowałem, a myśmy uznali, że najlepiej Mirkowi wziąć i zapłacić za całą partię. Tam wzięliśmy tego, nie przesadzę, ale w granicach 1000 tego musiało być. To poszło w ciągu miesiąca. Przeleciało błyskawicznie. I tam właśnie jest ta relacja Jackowskiego z Tarnowskich Gór, którą słyszałem na żywo, ale w książce nie pisze, kto to był. Ponieważ ze stenogramu to wyleciało, jakieś tam nazwisko, nie? I potem przez wiele lat musiałem się starać, żeby przywrócić pamięć tego człowieka, ponieważ no, on się pojawia w materiałach, ale bezimiennie, jego tam nie było. No. I to tak swoją drogą, no. I to jest tak, gdzieś tam ten świat się zazębia. W każdym bądź razie kolportaż poszedł. Tak jak wspominałem, Andrzej pozwalał nam, powiedział, że róbcie, będziemy zawsze wam pomagać, studentom, uczniom i ludziom, bo tam się pojawiały potem kolejne osoby i na bazie właśnie MKZ-u, kolportażu, bo po jakąś tam bibułę z KPN-u przysłali, podszedł do mnie, to mógł być, to już było po odwołaniu Świtonia w każdym bądź razie, bo to tak swoją drogą. To było już, to musiał być luty, bo chyba już Urban był rzecznikiem rządu, jakoś tak to kojarzę czasowo. Podszedł do mnie niejaki Adam Jawor, który wtedy był uczniem szkoły górniczej, jakoś tak. Pojawił się taki blondynek, Marek miał na imię, nie pamiętam nazwiska już teraz, w mundurze harcerskim, takim śmiesznym, ale już w tym starym sznycie jeszcze, z tymi elementami pewnymi. Takie, to, co ja miałem ogromny sentyment. W każdym razie, dlaczego ten Adam Jawor, nie? I mając już na grup i jeszcze ktoś tam był wtedy. W każdym razie wtedy bardzo sporo tych, Krzysiek Błażejczyk, no przepraszam, bo to jeszcze ten, on, bo on się też tutaj pojawiał i ci właśnie z tym młodym, jakby potem umownie drugim NZS-em, to część tych chłopaków poznałem wtedy. Poprzez tą działalność kolportażową, którą dla nich robiłem potem konsekwentnie następne wszystkie lata, bo to jest jakby to przejście. Mało tego, z większością z nich potem spotkałem się w Pudle, żeby było śmieszniej. I z Adamem siedziałem w jednej celi, żeby było jasne. Więc stąd się znajomości zawarte wtedy, one się ciągnęły i to była kwestia też zaufania, mówiąc po ludzku, i wiarygodności, że myśmy się poznali w konkretnych działaniach, no ja poprzez bibułę, i działania stricte KPN-owskie, tylko nie wiem, czy to jest temat na dziś, bo tego jest bardzo dużo. W każdym razie finalnie NZS, MKZ, Andrzej Rospłochowski, cała ta otoczka, Teresa Baranowska jako taki wyznacznik, wspaniałym człowiekiem, który dla nas był ogromnie życzliwy. Bywałem później u niego w domu, jeszcze nie tak dawno jeszcze też, parę lat temu, znaczy się, u Marka Gabrysia, wspaniały człowiek. A właśnie Marka poprzez to, że tą porcję wolności, bo Marek był czynnym uczestnikiem 56 roku i on miał rację, co mam żal ogromny do historyków, bo Marek Gabryś po raz pierwszy nam powiedział, już cytując własny wiersz, proszę dwa czerwone buraki, coś w tym stylu, ale tu chodziło o wino, bo on, to było dla mnie zaskoczeniem ogromnym, użył sformułowania, że wydarzenia w Poznaniu to było powstanie narodowe. I wbrew pozorom, im starszy jestem, to uważam, że on miał rację. 56 rok to była forma, to był ciąg kolejnego powstania narodowego. I w czasach, na dziś na przykład teraz, 56 jakby jest kompletnie pomijany, on gdzieś tam w ogóle zaczyna zanikać. Już nie mówię jak Gdańsk 70, że zanika, to już jest w ogóle historia. Ale tu akurat miałem do czynienia z żywym człowiekiem, bo ten Marek Gabriel jeszcze w konsekwencji wylądował w Norwegii, bo to tak jeszcze trzeba całkiem powiedzieć, nie? I w tym momencie on się kiedyś tam zazębił właśnie z Szamborskim odnośnie Willy Brandta. No więc ten świat jest pieronem mały, nie tak, że to się tak wszystko zgadza. W każdym bądź razie tylko wspomnę o KPN-ie i w tych, ja nie mówię o grupie KPN-u na Wydziale Prawa, bo my z Wydziałem Prawa troszeczkę koty darli z różnych powodów, między, no, powiedzmy też z towarzyskich, to dziś notabene to funkcjonuje, bo to trzeba powiedzieć, z niektórymi. Wiadomo, że poszło o alkohol i o dziewczyny, no, słuchajcie, no, dla was może też było oczywiste, co poszło. No, to było, kurwa mać, przepraszam, no, jak już jedziecie wzmacniać strajk do Cieszyna, to nie pijcie wódki z tymi dziewczynami, no chłopcy, no, klupnijcie się w puste głowy. No.
No ale ówczesny szef no, miał słabość do kobiet, no, bardzo znany poseł, żeby nie było wątpliwości. No i no, pewne potem konflikty się musiały narodzić, no cudów nie było. Bo one się przeniosły przez wszystkie kolejne lata, bo to głównie o to poszło, wiesz. Jedzie wspomagać strajku, no i pije z dziewczynami wódkę. No, no wiesz, no trzeba mieć... bo ty się odwołam do własnego doświadczenia, do pierwszego pełnego strajku uniwersyteckiego na Śląsku, który zaczął, no tak się głupio składa, że zaczął w UNS. Zaczęliśmy go w grupie, no to akurat wszystkich znacie, Jaś Jurgiewicz, Manix, Damian Mrowiec, moja osoba skromna, Ania Markiewicz, późniejsza żona Maćka Klicha, tam jeszcze parę innych osób i jednego z głównych twórców NZS-u, no Krzyśka Tylca, no nie ma się co czarować. No doszło do takiej sytuacji, że ja, ponieważ byłem wiceprzewodniczącym strajku, wyrzuciłem ze strajku za picie wódki w trakcie strajku, rozumiem, na WNS-ie. No, wszystko ma swoje granice, no, ale to trzeba być idiotą skończonym. W listopadzie 1981 roku pić wódkę na strajku. No, są pewne granice już. No, tu też były właśnie jakby były specyficzne roli, że ja głównie działałem poza zewnątrz, bo w tych pewnych sprawach tu miałem doświadczeń innego nastawienia. No, w strajkach o tyle, że pierwsze próby strajkowe próbowaliśmy w lutym 81 zrobić przy rejestracji i to najśmieszniejsze, że w imieniu MKZ-u Katowice bo strajk się zaczął w Łodzi, tam był kontynuowany, między innymi wsparcie finansowe z MKZ-u, czyli pieniądze i książki też jechałem do Łodzi. Na strajk pojechałem z MKZ-u, a dzień później czy dwa dopiero pojechał ktoś od nas z NZS-u, bo nie umieliśmy się przebić w NZS-ie. Wbrew pozorom myśmy się bardzo różnili już wewnątrz, już wtedy. Jak do tego strajków podejść? Nie? No, myśmy już oficjalnie w UNS i Wydział Prawa jakby chyba parę godzin po nas, że ewentualnie pójdziemy do strajku ostrzegawczego, a w UNS myśmy parli, żeby jednak strajk już okupacyjny w czystej postaci rozpocząć. Na to się nakładało właśnie późniejszy Międzyuczelniany Komitet Więzionych za Przekonania. To była jakby podbudówka, przybudówka KOWZAP-u. KOWZAP-y powstawały od grudnia, stąd tych ludzi akurat właśnie Teresę Baranowską miałem najwięcej do czynienia. Nie? I te próby wydawnicze i no, pierwsze takie plakaty sygnowane KOWZAP-em tym wszystkim to była nasza robota, deklaracja ideowa KPN-u, która była drukowana na bazie drukarni w Hucie Katowice, bo to też warto powiedzieć, pierwsza tu na Śląsku. Ona się troszeczkę odróżnia wyglądem od tych innych, bo miała okładkę ładnie zrobioną. Bo to tak myśmy od początku jakby na to uwagę zwracali. W każdym bądź razie szczytowym parę książek wydałem, nie ukrywam. Dla mnie takim największym sentymentem z dwóch powodów to było 17 dni nadziei Sándora Kopaczkiego, to dotyczyło powstania węgierskiego. I ja to zacząłem kopiować, to był październik, listopad w każdym razie 80 roku. Do dziś nie książka. On był szefem policji w Budapeszcie. No i to on pisał jakby w pierwszej osobie o Budapeszcie. W każdym bądź razie później pornografię Gombrowicza, bo to tytuł był szokujący, nie? To, co już zlecałem, drukowanie, bo notabene w Krakowie, to było kilka uwag dla Polaków w Ameryce, Leopolda Tyrmanda. No, to był już kompletny kosmos. Parę innych rzeczy wydawałem, ale największym sukcesem takim, który, o ironio losu, przydał nam się chyba wszystkim, parę miesięcy później, ponieważ ta broszurka, dokładnie rzecz biorąc, to był Obywatel, a Służba Bezpieczeństwa. No teraz, wtedy myśmy nie wiedzieli, że autorem był Jan Olszewski. I tutaj jakby za przyzwoleniem MKZ-u zrobiliśmy tego około 3-4 tysięcy. Dużo. Jak na tamte czasy. On się tym o tyle odróżnia od oryginalnego wydania z Nowej, że nie ma znaczka Nowej, tylko tam pisze wydawnictwo ZT. Ten Zenon to ja, znaczy, że mówiąc po ludzku. No i wam powiem, że to poszło błyskawicznie, to przeleciało, koniec i to poszło. I dlaczego ironia losu? Bo teraz jest tak, wszystko to się rozwinęło, działa i robimy i tak dalej, ten KPN zawiązuje. Przepraszam, tu muszę tylko wspomnieć o tych pierwszych osobach, wśród studentów, których za siebie mogę powiedzieć, których przyjęli legitymację i działaliśmy w KPN-ie. Mariusz Jacko z Politechniki, tu na Krasińskiego w Katowicach. Ziółkowski, ale nie wiem, który, bo ich było dwóch, zawsze mi się mylą, bo to są bracia.
I Staszek Matonia, ten z Radzionkowa. Maciek Klich z WNS-u. Tam się pojawiły jeszcze dwie takich młodych studentów początkowo. I z Politechniki. Tutaj była taka dziwna sytuacja, że oni tak trochę jak do jeża podchodzili do KPN-u. Tak dziwnie to było. Do idei niepodległościowej, tak powiem. Że za Piłsudskim byli, nie? Obecny poseł Piotr Pyzik. I na bazie tych osób zbudowaliśmy właśnie międzyuczelniany komitet, który działał w maju. No tam te wszystkie już te hece w telewizji, to wszystko to jest zupełnie inna historia. W każdym bądź razie coś się dzieje, bo obywatela służą bezpieczeństwa. Jesienią już 81 wiedzieliśmy, że no, w jaki sposób to pęknie. Ale raczej nikt się nie spodziewał na taką skalę, że to w dogłodniejszej formie. No będą różne dziwne historie się działy. W pewnym sensie właśnie stąd się wzięło wreszcie podpisanie umowy o pracę w zarządzie regionu ze mną, żeby jakiś tam parasol ochronny stworzyć, no tak to powiem poprawnie. Każdy to wszystko działa, to wszystko tego... I paradoksem było to, że na przykład główne nurty marksizmu Kołakowskiego na Krajowym Zjeździe Solidarności to myśmy jako Region Śląsko-Dąbrowski sprzedawali w hali Oliwii, a nie jako Grupa z Gdańska. To był taki chichot historii się wtedy stworzył. O roli informacji i działalności w kolportażu, czy w dziale informacji szeroko rozumianej. Na przykład było to, że jeździłem też w imieniu MKZ-u do Bielska, do Kielc i tak dalej. To wszystko się przydało później, żeby było śmieszniej. I teraz co się dzieje? 12 działalność w KPN-ie, 12 grudnia, godzina 12 mniej więcej, ja tam byłem od rana. Bo ten student był o tyle użyteczny, że ja mogłem w soboty, w niedzielę siedzieć. Większość nie chciała, ja nie miał rodziny, to ja mógł tam siedzieć. Ja nie chciałem pracować na Szafranka. To był jeden z warunków umowy, że na Szafranka, bo tam była, teoretycznie tam była siedziba, potem główna już, nie? Że zastrzegłem sobie, że tu mam. Stąd akurat moja sypialnia była na Stalmacha, była w dwóch miejscach. W przejściu między kuchnią a czytelnią, tam był taki ślepy korytarz i to była moja sypialnia. Cicho, wygodnie i cieplutko zawsze tam było. A później, jak już z tych książek, już w ilości egzemplarzy różnych tytułów miałem po kilka tysięcy, to spałem za kuchnią z kolei w starym schowku mięsa. To było blank zamknięte pomieszczenie, dano mi klucz, ja sobie tam w ogóle sam tam spałem, siedziałem, no i tak dalej, nie? W każdym bądź razie to szło elegancko i tu się zawsze kłaniały kontakty z drukarnią Huty Katowice, ponieważ głównym działem w życiu, które wykonałem z kolegami, to był druk rewolucji bez rewolucji, jako wydawnictwo KPN-u obszaru 5, bo tylko tak to było, którym był drukowany w Hucie Katowice, nieoficjalnie, żeby nie było wątpliwości, pomimo wyjątkowo sprzyjających warunków. Tam główny udział miała Grażyna Pławska. W każdym razie o co chodzi, skąd gdzieś się tam pojawiłem. Od początku był problem, kaj to poskładać i kaj to przechowywać. No bo to jednak mimo wszystko był trochę trefny materiał. I po wydrukowaniu cały nakład, 10 tysięcy, bo to jest, tu na tamten czas to było, no Boże, to niewyobrażalne wręcz, został przewieziony do mojego lokalu w Tarnowskich Górach, mówiąc po ludzku, który potem wykorzystywałem przez kolejne lata jako główny magazyn swojej bibuły. Tajemnica tego polegała na tym, że ja mieszkam na pierwszym piętrze, a ten lokal był na parterze, w tym samym bloku. Nawet jak tę rewolucję bez rewolucji przywiozłem, to ja jej nie przyniosłem najpierw do tego lokalu na parter, tylko ja najpierw do domu ją wniosłem. A potem sam sobie przenosiłem na dół. Co się cholernie przydało później. Pewne nawyki. Tego właśnie się uczyłem od takiego, od kapitana Błyskawica, nie pamiętam nazwiska zupełnie. Autentycznie kapitan Armii Krajowej. I po pewnych tych elementach mówił Bartek, ale też rozum dyktował i w każdym razie poszło o to, że ten nakład generalnie był składany przeze mnie i przez 2-3 osoby w Tarnowskich Górach. I ja go partiami woziłem do Katowic i tak dalej. Stąd na przykład na ten zjazd krajowy do Oliwii, to myśmy z naszego nakładu zawieźli
I przy okazji tego Kołakowskiego i tam innych rzeczy, nie, tam jakieś tam jedności, tam jakieś tam były takie śmieszne książki, w każdym razie myśmy tam, z tą rewolucją wjeżdżali. Bo wiadomo było, że właśnie Jasi, Łużny, Czepiela i większe działacze śląski, w tym Andrzej Lospuchowski, było utożsamiana z KPN-em, mówiąc po ludzku. Więc myśmy mieli pełne przyzwolenie i wewnątrz już regionu była ta sama sytuacja. Myśmy funkcjonowali w tym sensie w dziale informacji i kolportażu jakby troszeczkę jakby grupa wewnętrzna, bardziej zamknięta. Ja funkcjonowałem na styku tych wszystkich z paroma ludźmi. Tutaj właśnie wyjątkowo użyteczny był akurat Adam Jabor od jesieni. W każdym bądź razie, bo on się przymierzał po zdaniu matury, bo on tam z tą szkołą miał problem też z jakichś tam powodów politycznych, z tego co pamiętam, że będzie studentem historii. Więc jak najbardziej go nakłaniałem. No, potem się uczył historii w celi więziennej. No. Wcześniejsze rzeczy, o których wspominałem, dotyczących wszystkich aspektów działań, skumulowały się na dzień 25 maja 1981 roku, czyli dzień Marszu Wolności, Marszu w obronie więźniów politycznych. Został on przeprowadzony w Katowicach pod szyldem i wezwaniem Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania z pełną akceptacją MKZ-u, z pełną akceptacją. A to działanie było też znamienne, ponieważ to była w zasadzie pierwsza próba czysto politycznej, niezależnej demonstracji w Katowicach. Bo ciut wcześniejsze działanie, w którym braliśmy też udział, czyli święto 3 maja i też taka krótka demonstracja przed katedrą, to była jakby taka przygrywka techniczna, ponieważ wezwanie do marszu wolności był w ramach KOWZAP-u ogólnopolskiego, było bodajże w kwietniu, w połowie kwietnia, nie wcześniej w każdym bądź razie. Szykowaliśmy się, w Katowicach udało się tu to przećwiczyć. Tu w Katowicach to robiliśmy to przy bardzo dużym udziale Eli Szczepańskiej i Jadzi Chmielowskiej, bo to warto wspomnieć. Przy czym tu nie ukrywam, że Jadzia Chmielowska co do Marszu Wolności miała zasadnicze wątpliwości i bardzo niechętnie się odnosiła do nas. Ona tutaj, tu była ta różnica w działaniu, ale nam, głupim studentom, czy młodym nawiedzonym, co tam takie baby wiedzą, tam stare głupie baby, 30 lat będą nam mówić, co my tam mamy robić, nie? Tak swoją drogą. A próba generalna, techniczna, to dla wielu osób jest do dziś dnia, to będzie zapomniana historia, próba generalna sprawności MKZ-u i KOWZAP-u odbyła się 2 maja, w czasie meczu eliminacji Mistrzostw Świata na Stadionie Śląskim Polska NRD. Tak, to była próba generalna. Dodrukowaliśmy tych ulotek w MKZ-cie, to oficjalnie MKZ robił. To już nie było kilka tysięcy, to było kilkadziesiąt tysięcy. Takich małych informacyjnych, no takie na formie notesu, no 4 wychodziły z kartki, a 4 mówiąc po ludzku. No. I tam jeszcze plus banery, plus jakieś tam były tak, no banery, no wtedy to się nazywało trochę inaczej. W każdym razie pojechaliśmy potężną grupą, z 30 osób, no z lekkim bykiem było, na Stadion Śląski. Stadion był biało-czerwony, ale autentycznie biało-czerwony, bo to było po 1 maja, nie? Tych flag było w ciule za przeproszeniem. I o co poszło? I myśmy nie uprzedzali organizatorów nikogo, że wejdziemy, weszliśmy kilkoma bramami. Ponieważ ja jeszcze jako stary zawodnik piłkarski i kibic i tak dalej, to tam to, że to czułem obiekt stadionu. Baliśmy się, naprawdę wieści mi się baliśmy się. Tu znowu muszę oddać to, że tutaj do ochrony dla nas pojechał ówczesny zastępca Rozpłochowskiego Janek Górny i paru górników. O ile pamiętam, był tam ktoś z kopalni Wujek, czyli z tego miejsca, gdzie jesteśmy. Nie byli w mundurach, w każdym razie było tak, wy studenty głupie, wiele atocie z tym, a my będziemy stać z boku, w razie czego to przynajmniej wezwiemy Solidarność, bo częściowo współpracowałem też z Komisją Interwencji Związkowej, bo to się brało akurat z moim szefem związkowym bezpośrednim, Tadkiem Buranowskim, no bo to tak, żeby było już klarownie, o co chodzi. W każdym bądź razie w trakcie pierwszej połowy zaczęliśmy te ulotki lekko roznosić, ale tylko na zasadzie wzdłuż tych przejść, nie, żeby tak sobie nie zagmatwać. I w czasie przerwy żeśmy ruszyli, zaczęliśmy po tym stadionie biegać, bo to tam się ludzie ruszali i rozdawać. I z tym wielkim dupnym banerem, takim fajne to wszystko było, taki napis, na taki biały płótnie był namalowany w każdym bądź razie.
Zebraliśmy mnóstwo oklasków. Mnóstwo oklasków i wszystkiego. Wierzcie mi, że to było niezwykłe przeżycie. A podstawową grupą studentów to byli ci właśnie z Kraśnickiego i od nas z WNS-u. I to nam pomogło, zjednoczyło. A z drugiej, to jest to wyzwanie. I teraz Katowice. I co wymyślił taki, no głupi list, za przeproszeniem, co wtedy wymyślił? Ponieważ między innymi odwoływaliśmy się do ustawy o zgromadzeniach. Ówczesnie ustawy o zgromadzeniach. A tam pisało, że jeżeli się demonstrację zgłosi, to ona jest legalna. Więc w spokoju ducha idę do Urzędu Miejskiego na Młyńskiej tam. I zgłaszam na piśmie demonstrację w obronie więźniów politycznych. Oni mówią, tacy nic nie mówią, no ale po co pan przyszedł? Ja mówię, no chcę ją zgłosić, nie? Wie pan, niech pan zaczeka tego. Ja mówię, no zgłaszam tak, jak jestem, no piszę im to, nie? Ja do jakiegoś wiceprezydenta mnie skierowali. Tam się siedział jakiś wice. Notabene później w tym samym pokoju siedział Michał Wluty. To tak swoją drogą. Także życie jest wyjątkowo zaskakujące. Bo z Michałem też współpracowałem, nie lubiłem jego żony. No, to tak swoją drogą, to później jak wyrzutowało na pewno działalność z kolei. W każdym bądź razie zapytał mnie potem o sakramenckie pytanie, a jaka jest trasa pochodu? Ja w tym momencie, powiem inteligentnie, robiłem taką głupią minę, bo kurwa nie wiedziałem. Faktycznie, jak msza w katedrze, notabene msze właśnie załatwiał Jasiu Urkiewicz i Krzysiek Duba, oni tam coś tam mieli, bo ja akurat z Kościołem, bo to jest zupełnie inny wątek troszeczkę, moja działalność a Kościół, to jest troszeczkę inny aspekt. W każdym razie wiedziałem, gdzie skończymy, nie? Na Placu Wolności, pod prokuratorą, bo takie było uzgodnienie w Polsce, że te marsze się mają pod prokuratorą kończyć. Nie? W każdym bądź razie, w tym momencie, jak się ta ulica nazywa, tak? Na kombinuję, jak ten koń pod górę, nie? Mówię, no tu pójdziemy Kochanowskiego w dół, nie? Myślę, chyba dobrze powiedziałem. No, tak jak... no tu na Rialto będziemy w Kadarzyści, tak coś w stylu. On się zaczyna śmiać. Ja mówię, kurde, o co mu chodzi, nie? A pan, jak którędy pan pójdzie? Ja mówię, no tu od katedry w dół i ten koło Zenitu skręcimy w lewo, nie? I chyba strzeliłem gafę, bo powiedziałem, że pójdziemy 1 maja. Coś w tym stylu pierdolny, jakiś taki śmieszny tekst. Dotyczny. On mówi, wie pan co, ale... Czy pan jest świadom tego, co pan robi i co robicie? To był taki moment otrzeźwienia. No, wiem, że się musimy uważać i się pilnować. Załatwcie sobie dobrą ochronę. Coś w tym stylu mniej więcej powiedział. No, no to ja już w tym momencie idę i mówię kumplom, słuchajcie, coś takiego. A po chuj, żeś ty poszedł i go zgłaszał. Mówię, no ale w momencie, masterz mnie kryci, bo zgodnie z tym on nie mógł odmówić. Bo to wystarczyło tylko zgłosić, że będzie, no i to się działo, nie? I teraz co się dzieje? Nagle zaczynamy tam rozmawiać, tam jakieś, no powiedzmy, tam gdzie jest budynek NBP, tam była taka legendarna piwiarnia na Warszawskiej. Tam studenci, spędzaliśmy tam dużo czasu. I to była taka prześmieszna historia, tak zwane wrzucili odrzut z eksportu portera tyskiego. Było tak ciężkie, dobre piwo. Było pieronym gorąco, a te odrzut z eksportu, wiesz, no to trzeba, no, to był rarytas, a jeszcze porter, no to w ogóle już kumbeżna. Efekt był taki, że po 2-3 godzinach kilkuset studentów prawie że zalegało na tej warszawskiej, no bo nie dało się inaczej, no, w ten sposób. I wtedy autentycznie nagle przy jakiejś takiej rozmowie, jakaś tam coś się dzieje, mnie nagle olśniło, mówię, kurde, tak z głupot sobie pomyślałem. A może byśmy pod Komitetem Wojewódzkim poszli? Co najmniej z tydzień łaziłem i męczyłem się. Nikomu nie powiedziałem, bo to jest bardzo znamienne rzeczy. Nie powiedziałem, że łazi mi po łbie zmiana trasy demonstracji. Tak na cześć, bo mówiąc po ludzku, to się kurde, zacząłem bać. Ja mówię, no, kurde, to się rzeczywiście wystawiamy, bo jak kleiliśmy plakaty katyńskie z statkiem Buranowskim, z Piotrkiem Nowackim, to tam policja nas pogoniła, bo przykleiliśmy plakaty na Komitecie Wojewódzkim, obecny Wydział Filologii Polskiej, no, dla młodszych. W każdym bądź razie generalnie logistyką demonstracji zajmowali się z Politechniki i z Akademii Ekonomicznej. Takim swoistego rodzaju zabezpieczeniem medycznym robił ślam.
I w zasadzie dla nas z Usiu tu nie za bardzo było co robić. Że mówiąc po ludzku, nie? Co my mamy robić? W każdym razie o co się chodzi? Wychodzimy z tej katedry. No parę tysięcy ludzi było. To i bez uprzedzenia, bo nikt nie wiedział, po prostu zacząłem mówić co do niektórych naszych. Słuchajcie, idźcie za mną. Jak wejdziemy w dół, to skręcamy w Jagiellońską. I nagle takie hasło, o kurwa. I co dalej? No potem francuską pójdziemy w dół. Jak już tyle przejdziemy, to zobaczymy, nie? Nie, być może bym się nie odważył, tylko że wtedy akurat to na zdjęciach pięknie widać skądinąd. No, wystawili mnie jako prowadzącego, no tak to śmiesznie wypadło. Notabene tą opaskę, którą miałem na lewej ręce, mam ją w torbie tutaj przy sobie. Autentyczną, także to jest zabytek już. Szedł Jacek Jagiełka, szedł Janek Górny. Był tam w tle Józef Zajkowski, czyli takie znaczące osoby z MKZ-u. Andrzeja nie było, bo on był wtedy na jakiejś komisji krajowej czy coś tam w Warszawie w każdym razie. Bo on chciał być i przepraszał, że... Bo to tak, myśmy mieli bardzo towarzyskie relacje z Andrzejem, bardzo takie prywatne. No budeczkę też żeśmy wypili, tak na marginesie zupełnie, zdarzało się. No, ale to tak najczęściej w sobotę albo w niedzielę, no, tak powiem po ludzku. W każdym bądź razie, im bliżej Komitetu Wojewódzkiego, tym ciszej. Olśniło nas to, że i już nie pamiętam, który to powiedział, być może to byłem ja nawet, ale wydaje mi się, że to chyba był Jacek. Panowie, żadnych okrzyków. I to tak jakby poszło łańcuchem do tyłu, rozumiem, że podchodziliśmy do tego komitetu i coraz ciszej, ciszej, nie? I o co poszło, że od komitetu do Urzędu Wojewódzkiego szliśmy w całkowitym milczeniu, co wam powiem, że na tym placu to robi niezwykłe wrażenie. Było cicho. Bo auta, policja, milicja, wszystko zatrzymała, wszystko stanęło, my idziemy, nikt nie krzyczy, nie? I ten, taka emocja, ten strach, bałem się, tak, rzeczywiście bałem się, tu trzeba powiedzieć świadomie, że nagle sobie dałem sprawę, że chyba za daleko, żeśmy się mogli posunąć. No. Wystarczyło jeden kamyk, cokolwiek i rozpieprzą nas w trymiga. No. W każdym bądź razie. Jak skręciliśmy już, przeszliśmy, minęliśmy Reymonta, no, ulicę tam po lewej, w każdym razie skręciliśmy francuską w dół, no to jakoś te emocje opadły, już to tak wszystko wróciło, ale ten moment przejścia pod komitet, to było czyste szaleństwo notabene, ale wiecie co jest fajne, że po 8 latach, dobrze mówię, po 8 latach, kilku, którzy tam byli z nami w tym marszu, w pierwszych rzędach, to byli ci sami ludzie, którzy wprowadzali grupę KPN-owską i młodych do zajęcia Komitetu Wojewódzkiego. Także to koło historii się zamknęło. Naprawdę, to było, to jest niezwykłe przeżycie, że po latach nagle widzisz efekty tej działalności. Nie? To byli ci sami ludzie, oni tam na tych zdjęciach są. Nie? W każdym bądź razie, marsz, to było niezwykłe przeżycie. Jednocześnie wtedy nastąpiła, jakby już z perspektywy lat, ale wtedy też żeśmy to odczuwali, nastąpiła polaryzacja już wewnątrz NZS-u umownie. Że już się ujawniła bardzo duża grupa ludzi bardziej ugodowych, układowych, nie? A ci nieprzejednani, ci szaleńcy z KPN-u, czy tam ten, no to myśmy już szli na zabicie do końca. To świadomie. I dlaczego teraz wracam? Bo od kiedy to wyszło? Wiedzieliśmy, że nas będą zamykać, czy coś w tym stylu, czy w jaki sposób dostaniemy po łapach w życiu. Czy nas, no, wiedzieliśmy. No więc ten sam stan wojenny już teraz, on nie był takim strasznym przeżyciem, bo człowiek w tym sensie się liczył z tym, że coś się stanie. Nie? Byliśmy po bardzo ciężkich doświadczeniach, po zadymie na ulicy Pocztowej w Katowicach, w której brałem o tyle bezpośredni udział, bo akurat zawsze moje usrane szczęście, to akurat kolega więcej może powiedzieć, pierwszy telefon do Katowic, znaczy do MKZ-u, znaczy już do zarządu regionu wtedy, nie? Akurat na mnie trafił, żeby było śmieszniej. Oni dzwonią z tej cholernej poczty, że jest zadyma, nie? Ja wiedziałem, że, znaczy o tyle, że jak już Tadek Buranowski, bo to głównie zawsze o nim mówię, to był pistolet, człowiek pistolet, były motokrosowiec, więc on był cholernie odważnym człowiekiem. Bardzo odważnym. To był mój szef, tak naprawdę. To był naprawdę mój szef związkowy. Tak. Największy sentymentem jego zawsze darzę do dziś dnia. Znaczy on już zmarł mnie chyba 2 lata temu, bodajże. W każdym bądź razie
jak ta nasza buda MKZ-owska, solidarnościowa, tak, no niska taka, mówiąc po ludzku, ona się od tej policyjnej niczym nie różniła, ino kolorem, tak mówiąc po ludzku, wyjeżdżała z gazetami, z tym kioskiem ruchomym, no to zawsze było ktoś na czuwaniu, na dyżurze, nie? I w tej samej grupie, żeby była ironia losu, właśnie był Adam Jawor w środku. I te nasze barany, za przeproszenie, pojechały na tą pocztową, nam podali inną nazwę ulicy wcześniej, że gdzieś tam będą z tym kioskiem ruchomym stać, bo to działało, wierzcie mi, kurde, gazety związkowe i różne naprawdę się ciągle sprzedawały, a dla mnie było ogromną atrakcją to, bo ja już mogłem odnieść, bo jeździłem głównie do Wrocławia i do Krakowa po bibułę, jeszcze później zresztą też, tak to się składa. Coś, gdziekolwiek gdzieś byli przywieźli, to ludzie ich chwalili i chcieli. Ludzie potrzebowali, tak te świeże bułeczki przysłowiowe, ale to tak szło, ale to było coś więcej niż ta świeża bułeczka. To było coś, to była chyba taka potrawa dla ducha, coś takiego. To było coś niezwykłego, że dla takich gówniarzy to było przeżycie niezwykłe, że ci na przykład te starsze osoby, one to z pierwszej osoby na przykład zaczęły mówić i tak dalej, że one to przeżyły, widziały, wiesz, to przychodzą i ci mówią, to był szok, nie? Więc dla nas to tym bardziej jeszcze to podbudowywało, jakby motywację taką współczesnym językiem mieliśmy. I w tym NZS-ie na przykład nauczyli, nam to działało po prostu wszystko, bo człowiek widział sens tego, bo widział sens, bo to był ten. I teraz po takiej pocztowie, nie? Ten świat się zamyka, na mnie trafia, no, zgłaszam to do Gorczycy, do wiceprzewodniczącego, on był szefem interwencji, potem został szefem działu właśnie informacji i kolportażu, w którym pracowałem, chyba Heniek Gorczyca, już nie pamiętam tak dobrze. W każdym bądź razie to się, i ta akcja się rozkręca. Nie? I to był jakby... I od tego momentu, bo to było przed strajkiem jeszcze w Radomiu, wśród studentów, to już nastawialiśmy się, że coś z nami zrobią.